Okej, na zakup. Właśnie słyszałem, że znaleziono nowy sposób, żeby sklepy były otwarte. Właśnie przed chwilą słyszałem, że Biedronka jest księgarnią na głośnikach. I właśnie, po co coś takiego robić? Wszyscy idą na okrętkę, bo mimo wszystko wydaje mi się, przynajmniej mi się wydaje, że ludzie wolą, jak sklepy są otwarte w niedzielę. I to już któryś raz mieliśmy placówki pocztowe, co tam jeszcze, było kilka rzeczy, że sklepy starały się obejść te przepisy, bo skoro pracownicy chcą pracować w weekendy, brać może jakieś nadgodziny, czy mieć płacone lepiej, a ludzie chcą kupować, na przykład ja osobiście, dla mnie niedziela była mega czasem, żeby na spokojnie pójść i zrobić zakupy, a teraz trzeba to jakoś wciskać w tygodniu, a w tygodniu ciężko jest znaleźć czas. Nie, widzę, że chłopakom to się tutaj nudzi na podwórku. Mamy trzy firmy chyba. Ja widzę, że chyba zabawkę masz. Okej, drobny rozpraszacz, ale mam takie poczucie, że dzisiaj będzie dzień wielu rzeczy do zrobienia. Ale wróćmy do tego, o czym tutaj właśnie trochę sobie pomówiliśmy. Nie wiem, jak jest twoje zdanie odnośnie zamkniętych sklepów w niedzielę, jak wszyscy i tak próbują znaleźć luki w prawie, żeby to przerobić na swoją korzyść. Dla mnie odpowiedź jest prosta. O nie, znowu. Panowie, za domem dzisiaj, tak? Tak, dobra. Już mamy tu, nie? No tak, powiesić. Ej, wróćmy, może teraz uda mi się poruszyć główny temat, o którym chciałem porozmawiać. Tutaj pojawi się fajne wideo z kanału Bloomberga, które widziałem. Debranding. Dlaczego firmy robią debranding, czyli z rzeczy wizuali, bardziej kompleksowej strategii idą w stronę minimalizmu, prostoty. No i czy to jest fajne? Jak widzisz, tutaj jest kilka logo na przykładzie. Według mnie niektóre ok, wyglądają w porządku, inne w ogóle. Także według mnie to był wtedy zły ruch. Ja przy okazji, korzystając, że tutaj o tym mówię, to jeśli ktoś jest z Łodzi i ma uzdolnienie graficzne, to zapraszam, żeby podesłać nam swoje... CV, bo akurat szukamy do zdalnej pracy tutaj u siebie w biurze w Łodzi grafika. Może też być to osoba, która zna się na edytowaniu filmów wideo. Także podsyłajcie znajomym kontakt, albo jeśli sami się dobrze na tym znacie, jesteście z Łodzi, to właśnie szukamy osoby do pracy. I tutaj chciałbym usłyszeć, jak to jest u was. Uważacie, że debranding jest lepszy, czy jednak mimo wszystko trzeba zostać przy takich bardziej, bym powiedział, rozbudowanych strategiach wizualnych. A teraz koniec tego oficjalnego filmu, siłownia i jakieś drobne jeszcze zakupki na dalszą część. Będą jakieś zmiany. Ale co ja dzisiaj będę robił? Oczywiście na to musiałem się skusić, zobaczcie. Nie wiem. To Rafał Gessler poleca, powinien zrobić tak. Steak się dosmaża, zrobiłem na szybko dwie rolki sushi, bo dzisiaj kupiłem świeżą rybę. Dodam do tego rozmaryn i tutaj cuchnia, bakłażan, coś takiego. Jejku, ale wyszedł rudy. Wow. Pięknie. Hej, mam nadzieję, że podobało ci to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTubie. A jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny tobie się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreinert.